Zapraszamy na szósty międzygalaktyczny teatr Pudełka Przegląd 2022 rok. Zapraszamy. Wszystkie sztuki dotyczą początków świata. Zapraszam. Na początku był skała, lecąca bardzo szybko. Rozbiła się ona o skałę i zamieniła się na kilka tysięcy malutkich kawałeczków. Z tych kawałeczków wyłoniły się dwie postacie. Jedna radosna, a druga mroczna. Później nazwano radosną Słońce, a smutną i ponurą Księżyc. Spędzali ze sobą bardzo dużo czasu, tańczyli, śpiewali, rozmawiali o wszystkie tematy. Pewnego dnia z włosów Słońca wyłoniła się radosna po Słońcu duża kula, którą później nazwano Ziemia. Była to mała rodzinka. Wszyscy się nawzajem kochali i lubili ze sobą spędzać czas. Tak właśnie powstała Ziemia. Na początek była pustka. I nagle się pojawił błysk. I się z błysku pojawiło coś takiego. Zaczęło się powiększać i powiększać, aż się stało czymś takim. Z tego czegoś zaczęło wylatywać bardzo dużo dziwnych, czerwonych obiektów. Obiekty wleciały do tej kuli, a w środku niej stworzyły połączyły się i stworzyły galaktyki. Ale niżej. W tych galaktykach pojawiły się gwiazdy i na końcu planety, a najbardziej wyróżnioną z nich była Ziemia. Brawo! Super! Na której teraz żyjemy, tak? A Ziemia, brawo! No bo ja jeszcze dodałam. Ale kot jest pierwszy. Jak się nazywa sztuka? Planeta Teatr Zaprasza. Na sztukę podobysz? Planeta Teatr Zaprasza. Dobrze, Planeta Teatr Zaprasza na kolejną bajkę o początku świata. Była sobie raz myszka, która łapała ser. Przyszedł do niej kot, zaczął gonić mysz. Ała! No ała! Nie, odpuszczam. Nie przygotowały się. Ale dziewczyny, co dalej? Przepraszam, przerywam. Co ma być potem? Bo ja nie wiem, co... Ma być oparta o parcie krzesła. Nie zobaczmy.
I znowu to samo. Kitus, to zostaw. W ogóle zdejmij tą kotarę. Ja już nie widzę, będzie bez kotary. Temu. Był pewien pies, który był bardzo dziwny. Miał ogon lisa, pazury orła i dodatkowo ten dziób, skrzydła motyla i trzy parę uszów. W pewnym razie się troszkę źle poszczuł, więc wynotował i powstało z tego gwiazdu. Za 10 tysięcy lat był troszeczkę smutny, więc urodził dziewczyna. Później za 200 lat urodził siostrę. Potem on się powoli zmniejszał, a para zakochanych się ze sobą zakochała ze sobą. I właśnie później się pokochali i urodzili dzieci. Najmniejsze to były 7 planet, a największa była Ziemia. Koniec. Brawo, dziękujemy, super. Proszę pana. Wodny teatr, tak? Zaprasza, tak? Wodny teatr zaprasza. Może jak na sztukę o początku jak powstała świata? Ziemia? Jak powstała Ziemia? I na przedstawia Nastka. Na początku była woda. Później w wodzie pojawiła się wielka, gorąca kula. I woda zaczęła parować. A potem okazało się, że na dnie był piękny świat. Potem pojawili się ludzie. Adam i Ewa. Niżej, niżej, jeszcze raz, Saska, pokaż ludzi. Tak, piękni, skrzydlaci. A potem pojawiło się dużo innych stworzeń. Dinozaury. Tak musisz troszeczkę potrzymać, żeby było. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo fajne, wiecie, bo troszeczkę się dłużej trzymaj, Naska, te laleczki, tak? Możemy zacząć jeszcze raz? Tak. Naska, dłużej trzymaj, wiesz, bo jest bardzo fajne. Potwór jego dzieło. I dawno temu w kosmosie był potwór, który się cieszył, że nie ma nikogo. Tupi! Szaleć i bawić się w nieskończoność. I nalazł jakąś kubikę, którą włożył pod łóżko. Miał tylko piłkę, tak? Którą się bawił. A później jak spał na tym, to przyszedł kot i się bawił tą kubiką i wyrzucił ją w kosmos. Kopnął ją sobie, tak? A później nie pamiętam, co było dalej. No może jak w kosmos by poleciała, to się może zatrzymała w tym kosmosie. Może potwór się zdenerwował na kotarze. Dobra, i teraz fajnie. I ten potwór, dlaczego dostałeś moją pylkę? I wyrzucił mi usta. Tylko chyba nie. Kosmos się popsuł. A później wszedł na tą kulkę i był na prawdziwym świecie. Tak. Koniec? Nie, jeszcze nie koniec, bo na świecie to jest. A, mamy jeszcze Ziemię. Okej. Okay. Nie było bardzo dziwnie. Ile tu ludzi? Głupek by się nie spodobał, wiesz? Kotek spadł. Był na Ziemi. I na tej Ziemi z piłki, rozumiem, wylądował potwór. I później ten kot się też tam pojawił i przeszli do domu i tam zamieszkali dawno. Tylko żeby byli przodem, pokaż ich przodem. I zamieszkali na tej ziemi z piłki, która powstała, tak? Z kopnięcia piłki w kosmos. Koniec. Czyli kot olbrzyma.
Świat gości się dwie artystki, Maję oraz Nicole. I sztuka ma tytuł? Magiczny świat kudłatków. Magiczny świat kudłatków. Zapraszamy. Dawno, dawno temu była bardzo duża ciemność, a w tej ciemności był dwoje dziwnych osób. O, a hej, co ty robisz? A nazywały się Kudłatek i drugi Kudłatek. I oni się jeszcze nie znali. Hej, co ty tu robisz? I zapytał jeden Kudłatek z kolorowymi włosami. Hej, co ty tu robisz? No, mieszkam sobie w tym kosmosie. To dlaczego latasz? No, bo jak mam inaczej się poruszać? No, na ziemi. Jak na ziemi? Tu jest przecież ziemia. Jeszcze ziemi nie ma. No, jeszcze przecież ziemi nie. I... No to może zbudujemy jakąś ziemię, jak ty wolisz chodzić po ziemi. Dobra, to świetny pomysł. I budowali, a w końcu zbudowali ziemię. Zobaczcie, żeby nie było do góry nogami. Do góry nogami? Ziemię do góry nogami zbudowali. I się zbudowali się ziemię i powiedzieli, jaka piękna ta ziemia. O, może na niej zamieszkamy. Na świetny pomysł. I zaczęli sobie budować też domek. A sztukę pod tytułem, powiedziałaś ostatnio, robaczywe nowe życie. Tak. Zapraszamy. Dawno, dawno temu nie było ziemi. Były wszystkie planety oprócz ziemi. Ale na Marsie żyła sobie mucha bez jednej nogi. Czyli miała jej połowę. Miała wielu przyjaciół z różnych planet. I pewnego dnia wpadła na świetny pomysł, więc zawołała przyjaciół. Na początku zawołała Ślimaka, który przyszedł. Mucha do niego wtedy powiedziała: zawołajmy jeszcze jedną osobę i chodźmy na Jowicha. I zawołali. Troszkę niżej pniu, bo nie widzimy. O, tak. I zawołali jeszcze jedną. I oni we trójkę, Mucha i Biedronka. Ślimak był bardzo zmęczony, więc Mucha i Biedronka wzięły go na Jowicza i polecieli. Więc przeniesiemy naszą planetę. Ale jak? To jest pytanie. I wszyscy zaczęła się cisza. Więc wszyscy zaczęli w tej ciszy myśleć. W końcu wszyscy powiedzieli: mam! Możemy z pobliskiego strumyczka wziąć wodę i tak przenieść, tak ją zawirować, żeby powstała wielka fala, która przeniesie planetę. I tak zrobić. Wszyscy poszli daleko, po Jowisze poszli i znaleźli strumyczek. I wtedy daleko zawędrowali. Daleko zawędrowali. Wędrowali długo po Jowisze, aż znaleźli maluteńki. Wielki strumyczek. Nazwali go pod strumykiem. Bo mały. I tak machali. No, tym. Tak sobie machali, żeby zmiksować, że wszystko się nagle przewaliło. I przenieśli, tak, tą ziemię? I przenieśli ziemię i ich porwało ta fala deszczu. I przenieśli się na ziemię. O, i tak powstała ziemia, tak?